Posiadacze PlayStation 5 czekali 2,5 roku na premierę PlayStation VR 2. Ja czekałem nieco krócej, bo polski oddział Sony udostępnił nam sprzęt do recenzji i cóż, zgodnie z zapowiedziami, jest to wielki upgrade względem starej platformy. Tylko właśnie, czy tak wielki, żeby zagwarantować sukces? To pokaże tylko czas. $3000 Na taką kwotę został wyceniony hełm wirtualnej rzeczywistości od Sony i nie będę ukrywać, jest to cena zaporowa. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze PlayStation 5 na pokładzie, cały zestaw wyniesie go ponad $6000, nie mówiąc tu już o zakupie dodatkowych gier, słuchawek czy stacji dokującej dla kontrolerów. I oczywiście łatwo to krytykować, ale prawda jest taka, że PlayStation VR 2 to i tak obecnie jeden z najtańszych sposobów na wejście w wirtualną rzeczywistość. Weźmy taki Valve Index. Nie tylko kosztuje prawie $5000, ale też wymaga i mocnego komputera do działania, nie wspominając o godzinach straconych na konfigurację gier z natury otwartego środowiska systemu Windows, jak i wszystkich komputerów PC. MetaQuest 2 jest za to tańsza i samodzielna, ale to doświadczenie z poprzedniej generacji, z którym trzeba się pogodzić, wydając te ponad $2000. PlayStation VR 2 to mocniejsza konstrukcja, stricte powiązana z systemem operacyjnym PlayStation 5. W zestawie znajdziemy oczywiście główny hełm, dwa kontrolery VRSense, przewód USB-C do ładowania manetek oraz douszne słuchawki stereo blokujące się na hełmie przez jack audio ukryty w okularach. Ja nie jestem akurat fanem tych słuchawek i wolę używać headsetu Sony Pulse 3D, ale to tylko dlatego, że po prostu nie lubię dousznego formatu słuchawek. Konfiguracja PlayStation VR 2 jest banalna, bo opiera się na podłączeniu hełmu przez przewód USB-C oraz podłączeniu i sparowaniu obydwóch kontrolerów VRSense. Znacznie większym problemem jest założenie hełmu. Cóż, najpierw musimy wysunąć wizjer z czarnym przyciskiem z przodu hełmu. Potem z tyłu wciskamy biały przycisk z pokrętłem i wysuwamy opaskę. Dopiero gdy puścimy ten przycisk, dokręcamy pokrętło od opaski tak, by hełm nie spadał z głowy. Najwięcej problemu sprawiła mi nie założenie hełmu, nie podłączenie, a kalibracja śledzenia oczu, bo zamiast ruszać wyłącznie oczami, poruszałem całą głową i program wówczas wariował, nie pozwalając przejść przez proces. Nie da się też ukryć, że te dwie manetki VRSense czerpały inspirację z hełmu MetaQuest 2. Podobieństwo jest tak uderzające. Tak naprawdę to również dziecko MetaQuest 2 i trochę DualSense'a, bo tak jak one, VRSense są zdolne do wytwarzania haptycznych wibracji i mają adaptacyjne triggery. Oprócz tego po dwa przyciski funkcyjne, kwadrat i trójkąt po lewej, krzyżyk i kółko po prawej, guziki PlayStation, share po lewej, options po prawej, triggery, bumpery, no i dwie gałki analogowe. Choć są w stanie wytrzymać do 6 godzin na jednym ładowaniu, to nie wyobrażam sobie ich obsługi bez dedykowanej stacji dokującej. Każda manetka ma osobne wejście USB-C, co oznacza zaangażowanie aż dwóch osobnych ładowarek. Oficjalny dock istnieje, ale niestety nie jest dołączony do zestawu i kosztuje dodatkowe 249 zł. No cóż, panie Sony, nie ma to jak stworzyć problem i go od razu rozwiązać. Skoro przy przewodach jesteśmy, kabel. 4,5-metrowy potwór to dalej poprawa względem klasycznego PlayStation VR, bo to jedyny wymagany kabel. Nie ma osobnych jednostek przetwarzających, nie trzeba dokupować kontrolerów PlayStation Move pamiętających PS3, nie ma kamery. Wszystko, co PlayStation VR 2 potrzebuje do działania, jest już w zestawie. No, oprócz konsoli PlayStation 5. Hełm ma również na sobie dwa przyciski. Jeden oczywiście włącza sprzęt, drugi wywołuje podgląd pomieszczenia niezależnie od statusu rozgrywki. No i szczerze też powiem, że podczas każdej sesji z otrzymanymi do tej pory grami, kabel ani razu nie sprawił mi większego problemu. Przewód podłączamy do frontowego portu USB-C w konsoli, a większość doświadczeń i tak opiera się na staniu lub siedzeniu, więc gracz nie ma szansy się zaplątać, o ile nie chodzi bez celu. PlayStation VR 2 nie wymaga też wiele miejsca w pokoju. Tak długo jak jesteście w stanie usiąść i nie rozwalić niczego w promieniu szerokości rąk, możecie śmiało sięgać po ten sprzęt. Gdy już uporacie się z konfiguracją, koniecznie zagrajcie w premierowe Horizon Call of the Mountain, czyli największą z ponad 30 gier startowych na PlayStation VR 2. Chociaż z drugiej strony może lepiej nie. Jeżeli ten konkretny tytuł będzie waszym wprowadzeniem do świata VR, pozostałe po prostu nie będą już robić na was tak wielkiego wrażenia.
a te zrobiły na mnie niewątpliwie momenty wspinaczkowe. Spoglądanie w dół podczas wspinania się wywołuje autentyczny strach, ale wrażenia z wibracji i blokujących się triggerów są tak świetne, że pomimo lęku dalej wspinałem się i do góry, i na boki. No i przez ogrom ułatwień dostępu była to również gra, w której ruch generował u mnie najmniej nudności, nie tylko przez małą dynamikę wspinaczek, ale i małą prędkość kroku na gałkach analogowych. A to przecież zaledwie jedna z ponad 30 gier, jakie ukażą się w dniu premiery na PlayStation VR 2. Przy czym warto zaznaczyć, lwia część z nich to konwersje, zarówno ze starego PSVR, jak i słabszego Meta Quest 2. Niemniej jednak VR to tak niewielka nisza, że nawet starsza gra ma szansę trafić do mnóstwa osób na nowej platformie. Ja ubolewam tylko, że nie miałem jeszcze możliwości spróbować Gran Turismo 7 VR, czyli darmowej aktualizacji dla ekskluzywnych wyścigów z PlayStation 5. No i hej, kolejne tytuły powoli spływają na redakcyjnego maila, więc będę je sprawdzać już osobno na łamach portalu android.com.pl. Tylko właśnie, czy jest sens sięgać po PlayStation VR 2 już teraz? Na ogół to nie, ale nie będę też polecać wam czekać z dość prostego względu. W momencie, gdy pod koniec 2020 roku PlayStation 5 wychodziło na rynek, to osoby, które zamówiły je przedpremierowo, kupiły je najtaniej. Dziś nie kupicie tej konsoli za premierowe 2-300, tylko raczej coś koło 3000 i to z grami w zestawie, których w ogóle nie chcecie. Ja mam osobiście nadzieję, że PlayStation mocno postawi na promocję PlayStation VR 2 w sieciach handlowych z możliwością wypróbowania sprzętu na miejscu. Nie na przykład przez plastikowe, cylindrowe elementy mocno poci się głowa i w połączeniu z brakiem przyzwyczajenia do technologii VR trudno jest mi obecnie wytrzymać dłużej niż pół godziny podczas jednej sesji. Do końca miesiąca będę jeszcze jednak z hełmem i kolejnymi grami się bawić, więc moja tolerancja może się tu zwiększyć. Ostatecznie jednak najwięcej zależy od gier. Jeżeli Sony będzie tak zdeterminowane jak przy poprzednim hełmie, o losy PlayStation VR 2 jestem spokojny. Potrzebne jest teraz mocne wsparcie dużymi premierami od najbardziej uzdolnionych studiów. Jak najwięcej konwersji z pierwszych okularów Sony oraz zachęcenie innych wielkich wydawców do tworzenia gier na nowy hełm. PlayStation VR 2 to naprawdę przystępna dla użytkownika platforma, ale jeden Horizon nie pociągnie jej sprzedaży na lata. A bez niej nie będzie gier i tak ta spirala braku atencji dla strefy VR będzie się nakręcać. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.